najważniejszą rzeczą, jaka jest dla Was, to żeby utrzymać tego pacjenta przy życiu, żeby sprawdzać jego oddech. Urazami się nie przejmujemy. 21 października 2017 roku odbywają się zawody z udzielania pierwszej pomocy dla gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu legionowskiego. Jest to w ramach dotacji ze Starostwa Powiatowego, które otrzymaliśmy. Startuje 5 zespołów, są testy dla wszystkich uczestników. Oprócz tego są 3 stacje, na których zespoły zdobywają nie tylko praktyczne zajęcia mają, ale dodatkowo dostają informacje, poprawianie, czyli dalej się uczą udzielania pierwszej pomocy. Kolejny rok kontynuujemy współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem, największą polską organizacją społeczną, która zajmuje się promowaniem umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Zrealizowaliśmy już cykl bezpłatnych kursów z zakresu pierwszej pomocy, w których wzięli udział mieszkańcy ze wszystkich gmin naszego powiatu. Zależy nam na tym, aby promować wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, dlatego że każdy z nas może być narażony na to, że znajdzie się w okolicy osoby, która będzie po jakimś wypadku, która uległa jakiemuś urazowi i powinniśmy umieć pomagać. I dlatego ten program w powiecie legionowskim będziemy kontynuować. Pierwsze miejsce zespół szkół ogólnokształcących numer 2 w Legionowie imienia króla Jana Sobieskiego przy królowej Jadwigi. Myślę, że poradzimy sobie, gdyby doszło do wykorzystania naszych doświadczeń w praktyce, w prawdziwym wypadku, w prawdziwym zdarzeniu. No, tak jak mówiłam, teraz uczymy się jak naszych odruchów, prawidłowych odruchów w takich sytuacjach, więc wtedy już nie trzeba będzie myśleć, co robić, tylko robimy, bo wiemy już, co robić.